Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Kozieków. Dobry wieczór Państwu, Anna Drynda, zapraszam na prognozę pogody. Przez cały dzień w regionie panowała pochmurna aura z lokalnymi opadami deszczu. Patrząc na termometry, dzień był ciepły. Termometry wskazywały 11 stopni na północy, 12 na południu, 13 w centrum naszego województwa, ale temperatura odczuwalna była znacznie niższa. Po zachodzie słońca zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, wzrośnie do całkowitego. Chmury przyniosą opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą 0 stopni w Kłobucku i w Lublińcu, 1 stopień na plusie w Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. Taka sama sytuacja w centrum, na termometrach 1 stopień w Raciborzu, w Rybniku, w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, w Sosnowcu i w Tychach. Nie inaczej na południu, ale tutaj dodatkowo w rejonach podgórskich i w górach popruszy sam śnieg i spodziewamy się, że tej nocy w górach spadnie do 7 cm świeżego, białego puchu, a w Beskidach powieje silny, porywisty wiatr najintensywniej i może tworzyć zawieje i zamiecie śnieżne. Termometry wskażą 0 w Żywcu, w Bielsku Białej, 1 stopień na plusie w Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 980 hektopaskali. Na północy dzień z zachmurzeniem dużym i umiarkowanym, chmury jednak nie przyniosą opadów, a termometry wskażą 4 stopnie w Myszkowie i w Zawierciu, 5 w Częstochowie, w Kłobucku i Lublińcu. W centrum identyczna sytuacja, na termometrach 5 stopni w Gliwicach, Tarnowskich Górach, 6 w Katowicach, Sosnowcu, w Tychach, w Raciborzu i w Rybniku. Nie inaczej na południu naszego regionu, tutaj także na niebie umiarkowana i duża ilość chmur i jedynie w rejonach podgórskich na początku dnia jeszcze gdzieniegdzie popruszy słaby, zanikający już śnieg. Na termometrach 3 stopnie w Żywcu, w Bielsku Białej i 4 w Cieszynie. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. W czwartek na termometrach odczytamy 7 stopni Celsjusza. Zachmurzenie początkowo będzie większe, ale będzie w trakcie dnia maleć do małego lub nawet do bezchmurnego nieba. Na początku dnia jeszcze na południu regionu gdzieniegdzie może popruszyć słaby śnieg. W piątek cieplej, 9 stopni na termometrach. Zachmurzenie małe i umiarkowane, dzień bez opadów, ale będzie towarzyszyć nam silny, porywisty wiatr. Skoro znamy prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Na naszej ekomapie wyśmienite informacje, bo cała ekomapa mieni się w kolorze ciemnej zieleni, a to oznacza, że wszyscy jutro bez wyjątku będziemy mogli odetchnąć pełną piersią. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Koziegów.